codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc. Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich, dał im 10 min i rzekł do nich: zarabiajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: panie, twoja mina przysporzyła 10 min. Odpowiedział mu: dobrze, sługo dobry. Ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: panie, twoja mina przyniosła 5 min. Temu też powiedział: i ty miej władzę nad 5 miastami. Następny przyszedł i rzekł: panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Chcesz brać, czegoś nie położył i rządź, czegoś nie posiał. Odpowiedział mu: według słów twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Chcę brać, gdzie nie położyłem i rządź, gdzie nie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał? Do obecnych zaś rzekł: odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma 10 min. Odpowiedzieli mu: panie, ma już 10 min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach ruszył naprzedzie, zdążając do Jerozolimy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siedzieć i nic nie robić. Chodzi mi o swoje własne życie. Nie angażować się w nic, nie wzrastać na poziomie, nie wiem, intelektualnym, na poziomie wiary, małżeństwa, kapłaństwa. Może i tak lepiej. Mniej błędów popełnisz, mniej się ośmieszysz. Mniej wiesz, więc i sen będzie lepszy. Mniej się wgłębiasz, mniej się angażujesz, mniej wymagasz od siebie, tym więcej twoje życie będzie spokojniejsze. Na pierwszy rzut oka, wiadomo. Jeśli nie staram się zgłębić wiary, zaprzyjaźnić się z Bogiem, to wiara będzie płytka, wręcz banalna i głupia. Jeśli nie ryzykuję i nie wychodzę z komfortu w małżeństwie, jeśli nie robię wszystko, by miłość i relacje ze współmałżonkiem byłaby bardziej dojrzalsza, no to nieraz wymaga zwrócić się do specjalisty, poprosić o pomoc u ludzi kompetentnych. Jeśli moja odpowiedź na małżeństwo będzie: dajcie mi święty spokój, to relacja będzie dyplomatyczna, byle jaka, nie dająca ani satysfakcji, ani żadnego sensu. Jeśli moje kapłaństwo będzie spłaszczone tylko do minimum, zero zaangażowania się z ludźmi, zero wyjścia do myślących inaczej, to ono stanie się dla mnie ciężarem i balastem. I tak ze wszystkim. Bóg dał nam wiele dóbr, a te dobra nie są dane, by ich schować i czekać na nie wiadomo na co. Te dobra, czyli życie, talenty, powołanie, codzienność, jest dana, by puścić w obrót, by zarabiać życie, miłość, nadzieję, relacje, zaufanie. Zarabiać jeszcze więcej i potęgować. Wiadomo, trzeba siły, chęci, strategii, działania, wyjścia ze strefy komfortu i chcieć więcej, więcej od życia. Zapraszam Cię do modlitwy. Panie, kiedy nie poznaję Ciebie, kiedy nie spotykam się z Tobą, kiedy nie mam z Tobą żywej relacji, to pomału zaczynam myśleć, żeś jesteś srogi, wymagający. A wtedy przychodzi lęk Twojej osoby, niechęć, a z nimi powolne oddalenie się od Twojej osoby.
kiedy nic nie robię ze swoim powołaniem, kiedy się nie angażuję, nie wymagam, nie wzrastam, na przykład ze współmałżonkiem, to wtedy małe problemy, które się pojawiają między nami, wyrastają do takiej rangi, że już nie widać żadnego wyjścia. Tak jak i z życiem, miłością. Jeśli nie zdobywasz, nie starasz się, nie poznajesz, nie ryzykujesz, to wszystko nagle staje się takie straszne, dalekie i niedostępne. Ojcze, daj mi sił, bym próbował. Daj mi sił i chęci, bym nie zastał się w moim życiu i tym sposobem nie przegapił to, co jest najważniejsze. Amen. Miłego i błogosławionego dnia z Panem Bogiem.